Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym przepalimy motorynkę i pojeździmy po lodzie. Podriftujemy. Paliwo jest, jest. Można wjeżdżać. Ależ to narowna bestia. O, trzeba uważać z tej stromej góry. I jedziemy. Po takim lodzie ciężko utrzymać równowagę, ale jakoś daje radę. Dobrze, że motorynka jest niska, to mogę jedną ręką nawet kierować. Ale zaraz się to zmieni. Muszę nawracać. Teraz jadę szybko i kamerzysta mnie nagra z brzegu. Kurde, idę frajdy, ja nie mogę. Zmieniamy trochę miejscówkę, ale najpierw trzeba obadać lód, bo jadę sporo dalej tym razem. No i będziemy wchodzić w ten zakręt po całości. Kurde, jeździłem, patrzę, wędka. I coś jakby się, kurde, tam ruszało. Może zobaczymy, może coś tam siedzi. Może jakiś, kurde, duży okaz. No coś czuć, że coś, kurde, dygocze. Ja tu bardzo nie łowię, tu się nie znam. O, kurde, jest ryba. Ale okaz. Piękna sprawa. Ale nic, jedziemy dalej. Zobaczymy, dokąd się dojedzie. Na razie tak trochę wolniej. Bo jak widzicie, akwen spory. Lodu nie badam. Kurde, hektar pola. Hektar wody, można powiedzieć. Tyknę fotkę ładną motorynce, chociaż nie wyczyściłem jej przed tą wycieczką, bo nie myślałem, że będą takie akcje dziś odchodzić. Ktoś kamieniem chyba badał, czy lód mocny. To zbadam i ja. Mocny. Teraz zakręt 90 stopni zrobimy. Teraz od tej strony pojadę. Kamerzysta już tam przyczajony. Zobaczymy, jak wyjdzie. No i jeszcze muszę pamiętać, żeby w żeremia nie wjechać. Było nieźle, ale coś bieg wyskoczył. Jeszcze raz. Jest lepiej, ale to jeszcze nie jest to, co chciałem uzyskać.
Ten przejazd musi być perfekcyjny. Od początku do końca mam iść bokiem. I tak zrobię. Cóż, jak się chce coś robić dobrze, to tak czasami bywa, że i przewrócić się trzeba. Zobaczymy, co z motorynką. Na pierwszy rzut oka jest cała. Wypadł tylko taki wariator z siedzenia, bo nie był zamocowany na stałe, tylko na taką śrubkę bez nakrętki. Już nie będę z tym jeździł, bo przecież nie odpuszczę jeszcze, muszę spróbować przejechać reflektor cały. Wszystko całe. Tu klamka to nie było wcześniej, linki. Dlatego jest taka, jaka jest. No dobra. No próbuję, bo chcę. Jadę dalej, tylko nie wiem, czy to do kieszeni włożyć, czy to jest dobry pomysł. Ale nie mam gdzie tego schować, kładę do kieszeni. I tak mam w niej kolce, więc gorzej być nie może. Ale ta motorynka jest i tak tyle dla mnie warta, że podejrzewam, bym się jej nie puścił, jakby lód się załamał. Jeszcze wam powiem, że zupełnie bym ten zakręt brał inaczej, jakby nie ta butelka, a tak to muszę patrzeć na nią, żeby w nią nie wjechać. Ta wywrotka, jak widać, była konieczna, żeby się zmotywować, tak czasem bywa. Fajnie. Żeby nie powiedzieć inaczej. Ja troszkę tak poszarpuję. Może to jest spowodowane lekkim naciągnięciem łańcucha. Chyba jest za słabo naciągnięty. Jak pojadę do domu, to go naciągniemy. Spróbuję wjechać tu z rozpędu. Dobra. Zobaczymy, naciąg tego łańcucha, mi się zdaje, że on jest dużo, dużo za luźny. Gdyby zmiała, by się dało go zdjąć. Patrzcie. No tak. Widzicie, zeszedł całkowicie. Przecież tak nie może być. Wracam z nim. Pojadę go, naciągnę i wtedy się zobaczy, czy to coś da odnośnie tego przerywania. Bo w końcu weźmie z przedniej zębatki, spadnie i będzie lipa. Dojechałem i powiem, że chyba motorynka nie myślała, że będzie miała dzisiaj takie przygody i takie manewry, takie kraksy. Rzucę okiem, bo to najważniejsze, żeby był równo.
Dobra, na pewno jest lepiej jak było. Na 100%. I koło idzie równo. Teraz odpalę, wrzucę dwójkę na lodzie i zobaczę, czy przerywa. Może już zębatka jest przednia skoszona, ale wątpię. Jest luks. Maszyna nie do zdarcia. Wszystko przetrzyma, nawet takie jarkowe wypadki. 88 rok, czyli ma już 34 lata. Masakra jakoś. Prawie 34. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!